Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Otwieram 52. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam serdecznie panów starostów obecnych na dzisiejszej sesji. Bardzo witam również wszystkich radnych, którzy są w tej chwili online. Witam panią skarbnik na sesji. Witam szefową biura rady, która obsługuje naszą sesję. Witam wszystkich mieszkańców Bartoszyc, którzy nas oglądają teraz i możemy rozpocząć procedowanie. To oczywiście sesja, jak Państwo widzicie, jest rejestrowana i nagrywana. Muszę o tym powiedzieć, bo wymagają tego odpowiednie przepisy. Szanowni Państwo, na początek chciałbym sprawdzić frekwencję, kworum i dlatego bardzo proszę wszystkich radnych w tej chwili o potwierdzenie swojej obecności. Jeszcze chwilę poczekamy. W tej chwili już jest obecnych 14 radnych i wobec tego stwierdzam, że sesja jest prawomocna, ponieważ żeby sesja była prawomocna, wymagane jest minimum 9 radnych. Jest 14, więc wszystko jest w porządku. Możemy podejmować uchwały prawomocne. Przechodzimy do kolejnego punktu, ustalenie porządku obrad. Nie dotarły do mnie żadne uwagi dotyczące zmiany porządku obrad. Panowie starostowie też nie mają żadnych uwag, widzę. Wobec tego przedstawię Państwu porządek obrad dzisiejszej sesji i spróbujemy to przegłosować. Proponowany porządek obrad 52. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego wygląda następująco. Otwarcie obrad 52. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 52. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2021. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach a. zmian budżetu powiatu na rok 2022, b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Punkt c. uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022. Punkt d. określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego. Taki długi tytuł tej uchwały. Punkt ósmy, sprawy różne i punkt dziewiąty, zamknięcie obrad 52. zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad. Poddaję wobec tego ten porządek obrad pod głosowanie Wysokiej Rady i zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, który przed chwilą przeczytałem. Kto jest za? Kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? O, jest, dobrze.
Dobrze, szanowni państwo, szanowni radni, wobec tego, że tam mamy małą awarię w głosowaniu, to powtarzamy głosowanie. Wobec tego jeszcze raz zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego niedawno przeze mnie porządku obrad? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Jeszcze czekamy na jeden głos. Jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami radnych obecnych na dzisiejszej sesji jednogłośnie przyjęła ten porządek obrad. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt pod tytułem przyjęcie protokołu obrad 52. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. W okresie między sesjami nie wpłynęły do mnie żadne uwagi dotyczące tych protokołów, które były wyłożone w biurze Rady do wglądu dla każdego i w związku z tym traktuję to, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła te protokoły bez odczytywania. Przechodzimy do punktu 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Panie starosto, zapraszam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pozwólcie, że ja to jednak zdejmę, bo jest mi bardzo ciężko mówić w maseczce. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 51. a 52. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 23 grudnia 2021 roku a 28 stycznia 2022 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 5 posiedzeniach, to jest w dniach 28 i 31 grudnia 2021 roku oraz 11, 18 i 25 stycznia 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 129 / 361 / 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. I tutaj zarząd na wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach wyraził zgodę na najem pomieszczeń szpitala o powierzchni 37,01 m, znajdujących się na parterze budynku przy ulicy Wyszyńskiego 11 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Oddanie pomieszczeń w najem odbędzie się w drodze przetargu i zostało ustalone na okres 5 lat. Uchwała nr 129 / 362 / 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Zmiany w budżecie wynikały z konieczności przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy poszczególnymi paragrafami oraz decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o dokonaniu zmian w planie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki Powiatowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Uchwała nr 129 / 363 / 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031. Uchwała nr 129 / 364 / 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu ochrony środowiska miasta Bartoszyce. Uchwała nr 130 / 365 / 2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. I tutaj zmiany wynikły z decyzji również pana wojewody warmińsko-mazurskiego o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejna uchwała nr 130 / 366 / 2021 z dnia 31 grudnia
2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031. Uchwała nr 131/367/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. I tu w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, zarząd postanowił udzielić pełnomocnictwa do realizacji wyżej wymienionego programu dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Brygidzie Adamaitis. Uchwała nr 131/368/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi bartoszyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2022 oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Uchwała nr 132/369/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do zamiany. I tutaj uchwała ta dotyczy zamiany nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym leśnictwo Orsy z nadleśnictwem Górowo i Ławeckie i aneks jest wynikiem zmiany powierzchni nieruchomości. Realizacja tych już następuje. Uchwała nr 133/370/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Uchwała nr 133/371/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska gminy Bartoszyce do roku 2030. Uchwała 133/372/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszyckiego za czwarty kwartał 2021 roku. Uchwała nr 133/373/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu bartoszyckiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I tutaj ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu bartoszyckiego w zakresie: po pierwsze, ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Po drugie, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Po trzecie, ochrony i promocji zdrowia. Po czwarte, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. I po piąte, polityka prorodzinna. W dniu 4 stycznia 2022 roku podpisano porozumienia z powiatem kętrzyńskim w sprawie powierzenia powiatowi kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej polegających na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej oraz prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Porozumienia zostały zawarte na czas określony, to jest od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady właśnie dzisiejszej sesji. Także dziękuję panie przewodniczący bardzo i wiem, że kolejny punkt to też tak, ja, więc zaczekam. Dziękuję bardzo. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu. Ten kolejny punkt to jest sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu za rok 2021. A w związku z tym, że pan starosta jest przewodniczącym tej komisji, to panie starosta, bardzo proszę o głos. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego w 2021 roku. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego została powołana zarządzeniem nr 11/2019 starosty bartoszyckiego z dnia 26 marca 2019 roku w celu wspierania realizacji zadań starosty z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w innych ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja swoją działalność w 2021 roku realizowała w składzie: przewodniczący Jan Zbigniew Nadolny, starosta bartoszycki, członkowie delegowani przez Radę Powiatu Bartoszyckiego pan Bartłomiej Hilmanowicz i pan Władysław Bogdanowicz, powołani przez starostę bartoszyckiego pan Andrzej Harchaj, pan Grzegorz Klimczak i pani Monika Biculewicz, delegowani przez komendanta powiatowego policji pan Przemysław Fiertek i pan Krzysztof Szczepański, wskazany przez prokuratora okręgowego pan Radosław Snopek, trzech uczestników z głosem doradczym, wskazany przez pana burmistrza Bartoszyc pan Jerzy Szostak, wskazany przez komendanta warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie pan Mariusz Haraw i wskazany przez dyrektora szpitala powiatowego w Bartoszycach pan Jarosław Kuper. Szanowni Państwo, w pracach komisji poza jej członkami uczestniczyły również zapraszane osoby mające wpływ na stan bezpieczeństwa w naszym powiecie. I byli to burmistrzowie i wójtowie oraz ich przedstawiciele, członkowie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, przedstawiciele kierowników służb, inspekcji i straży powiatu, przedstawiciele kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy merytoryczni do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z urzędów miast i gmin powiatu bartoszyckiego. I Szanowni Państwo, komisja działa w oparciu o przepisy określone w artykule 38 ABC ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz oparte są o własny regulamin działania. Posiedzenia komisji zwoływał przewodniczący, powiadamiając wszystkich zainteresowanych o terminie, miejscu i porządku obrad. Z posiedzeń komisji sporządzane były protokoły. W 2021 roku komisja obradowała trzykrotnie wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Realizując swoje zadania, komisja podejmowała tematykę zgodną z planem pracy na 2021 rok. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią koronawirusa oraz wprowadzenia stanu epidemii w kraju i związane z nimi ograniczenia, komisja obradowała jednokrotnie w trybie stacjonarnym i dwukrotnie w trybie zdalnym na zasadzie przedkładania raportów dla przewodniczącego komisji i podejmowania działań oraz realizacji zadań zaplanowanych na rok 2021. W przedłożonych raportach rozpatrywano następujące zagadnienia: omówienie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2021 rok, podsumowanie działań służb, inspekcji i straży w okresie zimowym, podsumowanie zimowego utrzymania dróg, stan nawierzchni dróg po okresie zimowym, informacja z zakresu realizacji zadań związanych z ochroną konsumentów w 2021 roku, zagrożenie epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, przygotowanie służb, inspekcji, straży i samorządów do sezonu letniego, klasyfikacja zagrożeń, przeciwdziałania i profilaktyka, zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne w okresie letnim, zagrożenia weterynaryjne w miesiącach letnich, ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie realizowania przepisów ustawy Prawo budowlane, przedsięwzięcia wszechstronnego przygotowania samorządów do sezonu zimowego i tutaj chodziło o współdziałanie wszystkich podmiotów w tej kwestii. Przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego i podobnie koordynowanie działań poszczególnych służb. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów w okresie zimowym, przygotowanie szpitala powiatowego do funkcjonowania w okresie zimowym, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zapewnienie ciągłości kierowania i dowodzenia w okresie świąteczno-noworocznym i ocena realizacji zadań przyjętych na 2021 rok. Działalność komisji w dniu 19 marca 2021 roku do członków i komisji powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego zostało przesłane pismo o odwołaniu posiedzenia i przedłożenie raportów. Dokonano podsumowania działań służb, inspekcji i straży w dniu 9 kwietnia 2021 roku oraz jednostek organizacyjnych powiatu w okresie zimowym. W raportach oceniono także zimowe utrzymanie dróg powiatowych i stan nawierzchni dróg po okresie zimowym oraz przedstawiono informację z zakresu realizacji zadań związanych z ochroną konsumentów w 2021 roku. Pozytywnie również zaopiniowane zostało także sprawozdanie z działalności komisji w 2020 roku, które przedstawione zostało przez starostę na styczniowej sesji Rady Powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, sprawozdanie ogłoszone zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Omówiono także i zatwierdzono również plan pracy komisji na rok 2021.
W dniu 28 czerwca 2021 roku komisja również się spotkała i odbyło się stacjonarne wspólne posiedzenie członków właśnie komisji i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematyka poświęcona była przedsięwzięciom i przygotowaniom do sezonu letniego. Oceniano przygotowanie samorządów, służb, inspekcji i straży do sezonu letniego i planowane w tym zakresie działania profilaktyczno-zapobiegawcze. Burmistrzowie i wójtowie powiatu omówili zagrożenia wynikające z miesięcy letnich i proponowane w tym zakresie działania profilaktyczne. Na podstawie przedstawionych informacji wynikało, że urzędy miast i gmin były właściwie przygotowane do okresu letniego. Służby, inspekcje i straże powiatu oceniły stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stan sanitarno-epidemiologiczny, weterynaryjny oraz stan ochrony przeciwpożarowej realizowane w bloku porządkowym, jak również poziom zabezpieczenia sezonu turystycznego realizowanego w bloku bezpieczeństwa społecznego. Na kolejnym spotkaniu realizowanym już zdalnie w dniu 3 grudnia 2021 roku komisja zastanawiała się nad tym, nad pismem, które w dniu 17 listopada 2021 roku wpłynęło do członków Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwołanie posiedzenia i przedłożenie raportów, którego celem była ocena zagrożeń okresu zimowego oraz przedsięwzięcie wszechstronnego przygotowania samorządów, służb, inspekcji i straży do zimy i działanie zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu w okresie świąteczno-noworocznym. Podmioty współdziałające przy zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa prawidłowo sklasyfikowały zagrożenia charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego, podjęły odpowiednie działania profilaktyczne oraz skutecznie przeciwdziałały w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. W przesyłanych raportach zaprezentowano również plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021-2022. Omówiono zasady bezpiecznego użytkowania obiektów w okresie również zimowym. I w 2021 roku w raportach przedstawionych przez komisję w punkcie sprawy różne omawiane były takie kwestie. Kwestie osób samotnych, starszych i bezdomności w ogóle w okresie zimowym w naszym powiecie. Postępowanie i kompetencje podmiotów w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym zwierząt bezpańskich, dziko żyjących, agresywnych, uczestniczących w wypadkach drogowych. I w swoim całorocznym działaniu komisja jako organ doradczy i opiniotwórczy wypełniła swoje ustawowe zadania jako pomoc w realizacji zadań starosty bratoszewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i strażami oraz zadań określonych w ustawie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podsumowując działalność komisji, w 2021 roku należy stwierdzić, że osoby wchodzące w jej skład wykazywały się dużą aktywnością i zaangażowaniem w przedstawienie merytoryczne dotyczące podejmowanych działań wynikających z planu pracy komisji pomimo panującej pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Priorytetem komisji w 2020 roku w dalszym ciągu powinny być działania ukierunkowane na realizację zadań rzutujących na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu. Wszystkie dokumenty związane z działalnością komisji w 2021 roku, czyli protokoły, raporty, listy obecności, sprawozdania, znajdują się w sali 103 w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w teczce spraw oznaczonych numerem 5511. Szanowni Państwo, ten rok 2021 był ciężki ze względu na tę pandemię i działania komisji, jak tu Państwo widzieliście, trzy nasze spotkania tylko, zazwyczaj bywało ich dwa razy tyle, spowodowane właśnie były tym, że ta pandemia cały czas się rozszerzała. Natomiast chcę powiedzieć, że pomimo tych tylko trzech spotkań, zakres merytoryczny poszczególnych osób, które są odpowiedzialne za swoje działania na określonej płaszczyźnie, został wykonany naprawdę bardzo dobrze, czego efektem są dobre, że tak powiem, liczby, jeśli chodzi o na przykład o ten COVID, zakażenia i tak dalej. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym tutaj w imieniu własnym podziękować wszystkim członkom Komisji Bezpieczeństwa, jak też również członkom Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ponieważ praca tychże dwóch instytucji, że tak powiem, przenika się i uzupełnia i to jest bardzo ważne, że jest skuteczna. Także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu staroście. Jak państwo widzicie, komisja była bardzo pracowita przez ten rok. Ja myślę, że należy się komisji podziękowanie, także dziękuję bardzo również i panu przewodniczącemu, komisji, panu staroście i wszystkim członkom komisji, bo spraw, które wchodzą w ten zakres bezpieczeństwa, jest bardzo dużo i to są sprawy bardzo ważne i dotyczą tak naprawdę nas wszystkich. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję komisji i myślę, że w tym roku będzie równie pracowita komisja. No to wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnych punktów. Tym razem jest to podjęcie uchwał w sprawach. Powiem państwu, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji do Spraw Budżetu i Spraw Powiatu, bo wczoraj się taka komisja odbyła, wszystkie opinie komisji dotyczące uchwał dzisiejszych są pozytywne. Także już nie będę przy każdej komisji o tym mówił. I przechodzimy do pierwszej uchwały. To jest uchwała dotycząca zmian budżetu powiatu. Ja pozwolę sobie tę uchwałę przeczytać. Uchwała nr 52 łamane na 242 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Tu następuje podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów o powiatu o kwotę 381 190 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 89 703 417 złotych i 23 grosze, w tym dochody bieżące w wysokości 88 813 917 złotych i 23 grosze. Dochody majątkowe z kolei w wysokości 889 500 zł. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 2 980 894 zł i 24 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 109 178 737 zł i 99 groszy. W tym bieżące wydatki w wysokości 88 923 304 zł i 76 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 20 255 433 zł i 23 grosze. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 19 655 433 zł i 23 grosze zgodnie z załącznikiem nr 3, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 550 tysięcy zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją pierwsze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi uchwałami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19 475 320 zł i 76 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8 802 246 zł i 33 grosze. Wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6 184 733 zł i 71 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 488 340 zł i 72 grosze. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 24 301 620 zł i 76 groszy. Rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pierwsze sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 miliony, dwa sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 8 802 246 zł 33 grosze, trzy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4 826 300 zł. Paragraf piąty.
zestawienie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 6. Ustala się przychody i dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, to jest dzień ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami, to wszystko jest w monitorze polskim z 2020 roku, pozycja 662. Punkt pierwszy, przychody w wysokości 2 683 720 zł 99 groszy. Dwa, wydatki w wysokości 2 097 972 zł i 14 groszy. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku wynosi 585 754 zł i 85 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 7. Pierwsze, zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 111 732 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 938 268 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Ja myślę, że przypomnę, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Możemy przystąpić wobec tego do głosowania. I zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały, kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się ewentualnie od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła uchwałę budżetową. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała, która jest konsekwencją tej uchwały, którą przyjęliśmy przed chwilą. Jest to uchwała nr 52/243/122 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032. Myślę, że możemy przejść do głosowania tej uchwały i wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 52/244/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022. Treść uchwały jest wszystkim radnym znana. Opinia jest pozytywna i więc chyba możemy przystąpić do głosowania tej uchwały. Więc zadaję wobec tego pytanie panom radnym. Kto z panów radnych jest za przyjęciem planu kontroli Komisji Rewizyjnej? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 52, łamane na 245, łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminie ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego. Uchwała jest dość długa, nie będę jej czytał. Ona jest istotna przede wszystkim dla tych, którzy będą chcieli te zabytki remontować, dotować, pracować przy nich. Zachęcam do tego, bo to jest nasze dziedzictwo i taką uchwałę musimy podejmować co jakiś czas. To jest jakby konsekwencja coroczna i wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania, bo oczywiście uchwała wszystkim radnym jest znana. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu dzisiejszym przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne. Czy ktoś z panów starostów chciałby może zabrać głos w tym punkcie? Nie. Wobec tego ja tylko tradycyjnie zaapeluję do państwa o szczepienie. O to, żebyśmy się szczepili, bo zachorowań mamy bardzo dużo. Nasz powiat, w naszym powiecie tych zachorowań jest naprawdę dużo, a szczepienia przede wszystkim pozwalają zabezpieczyć się przed ciężkimi skutkami zachorowań i przed samym zachorowaniem. Także zachęcam państwa do tego, namawiam, proszę wręcz, żebyśmy się szczepili. Wobec tego, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam 52. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.